Witam dzisiejszym wieczorem. Nie wiem, kiedy będziecie nas oglądali, ale myślę, na początku przedstawię Wam Andrzeja. Andrzej będzie gospodarzem naszego spotkania 23-24. Proszę powiedzieć, gdzie to będzie? W hotelu na Poboru w Sieradzu. To zapraszamy. Będziemy wyjaśniali Wam różne dziwne rzeczy. Nie tylko pochodzenie słów, korzenie słów, czy to nie tak jak w akademickich źródłach to się podaje, a jesteśmy na razie... jak to nazywa się? Katedra? Nie, to nie katedra. Metropolia. Wszystko jest stare. Nie. To stara archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach. Jesteśmy w ogrodach. A wiecie, dlaczego ja tutaj trafiłem? Na teren kościelny? Bo chodźmy tutaj, patrzcie się. Chodź, patrzcie się. Jaka podstawa kolumny? Piękna? I teraz, piękna. I teraz pójdziemy tam w krzaczki i zobaczycie, jak wygląda kolumna. To idziemy tutaj przez krzaczki. Zapraszam, w lasach. Chodź. I tutaj, patrzcie. Taka kolumna. Wypolerowana. Pojedyncza. Kto widział, żeby w jakich budowlach była pojedyncza kolumna? Ja nigdy nie wiedziałam, minimum 4. A zaraz przyjdziemy w inne miejsce i pokażę Wam, skąd ta kolumna pochodzi. Tutaj przede wszystkim zajdziemy na dol, górną część kolumny i pokażę, że starożytne zaprawy. Patrzmy się, metoda łączenia. Tutaj bardziej, tutaj były metalowe klamry. To jest starożytna zaprawa, widzimy. I tutaj starożytna zaprawa do centrowania kolumny. I patrzmy się, jak pięknie wypolerowana kolumna w paseczki. Tutaj tak z 8 metrów. No i tutaj widzicie, ta piękna podstawa pod kolumnę. Tutaj widzimy oryginalne zaprawy jeszcze. Ale patrzcie się, jak pięknie obrobione ranty. I to wyciągnięte z osadów tak zwanych. Tutaj cała górka. I to jest na oko, jak to ja mówię, to andezyt, prawdopodobnie i podstawka andezytowa, i kolumna andezytowa. Także wyciągnęli chłopaki w trakcie budowli i nie wiedzieli, gdzie to położyć. Położyli pod plotem. A teraz zejdziemy w dół, zobaczymy, ile jeszcze kamieni ze śladami obróbki. No i właśnie tutaj wysypują śmieci, liście i patrzmy się, to fragmenty, które nie weszły do budowy. To też andezyt, jak był pięknie obrobiony. Widzicie, wszystkie praktycznie posiadają. To beton, to już nasz współczesny, ale te andezytowe fragmenty to z budowli, która prawdopodobnie była tutaj. Widzimy całe wzgórze. Tutaj kolejny fragment kamienia. I to jest geopolimer. Przybliż tutaj, z daleka bardzo podobne. Patrzmy się, jak te kamyczki wtopione zaprawy. To jest tak zwany geopolimer. I tutaj taki fragment kamyczek, równiutki klocek leży. Czyli jeżeli, moim zdaniem, jak rozkopać tą górkę, to znajdziemy kolejne kolumny. Bo tutaj mamy masę kamienia ze śladami obróbki. Tutaj widzimy każdy kamyczek. To już piaskowiec, to inne. No i patrzmy się, później podejdziemy bliżej do... Jak widzę, tutaj taka podstawka pod kolejną kolumnę. I jak to ja? Fajna kosteczka obrobiona i to andezyt, a to już dla nas z betonu. Nasze, współczesne. Ale i tak listki policzę. Zaczynamy z tego. 12, 13. No i co? 16 listków. Nie. Właśnie przyda się to na matematyce. Będę mówił o arytmetyce szesnastkowej. I osoba, która wykonywała to, na pewno znała zasady matematyki szesnastkowej. Wróciliśmy do tego kamyczka i tak śmiem twierdzić, że może być to skała naturalna, taki piaskowiec kwarcytowy czy coś takiego, bo widać tutaj warstewki.
albo to tak było nie najlepiej odlewane, ale tutaj zaznaczmy, tam gdzie poplułem, tutaj pierwsze, dobra, kamyczek położę, tutaj pierwsze, idziemy dookoła, idziemy liczyć, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, 16 listków, ale to widać, że to jest ręczna robota. Tutaj nawet, pokaż bliżej, że jeden listek jest węższy, drugi szerszy. Nie jest precyzyjnie, gościu wymierzył to mniej więcej, odziubał. Nawet ten kamyczek z dolu to jest o wiele lepiej obrobiony i to jest andezyt. A to może być piaskowiec. Także idziemy na góreczkę i oglądamy kolejne kamyczki. I może kiedyś tą górę rozkopią i znajdziemy kolejne kolumny i podstawki. I nasza historia będzie bardziej znana. No i tutaj widzimy te kamienie, tutaj i beton współczesny, i stare kamienie ze śladami obróbki. Ale to wszystko się znajduje w tym zboczu. Patrzmy się, tam na górze leży kolejny blok. I to całe wzgórze to jest ruiny jakiegoś pałacu, czegoś ważnego. Na pewno andezytowe kolumny nie wstawiali w jakim byle budynku. No i tutaj widzimy kolejny fragment granitu, był obrobiony, widać. To fragment jakiegoś, nie wiem, podstawki czy coś takiego. Ale to już granit. I to całe wzgórze tutaj, moim zdaniem, będzie usiane takimi zabytkami jak te dwa. Bardzo fajnie. To zapraszam, ustawię strefę.